Witam w kolejnym odcinku Bez Tabu. Gdy seks łączy się z bólem, przyjemność z niego czerpana bywa znikoma. Jakie mogą być przyczyny bólu podczas seksu i co robić, żeby nie bolało? Opowie nasz ekspert, pani Alina Hęzel-Korzeniowska. Dzień dobry. Najpierwszy jest od Marty, której najwyraźniej ból fizyczny podczas stosunku rzutuje na całe postrzeganie przez nią jej partnera. Jestem ze swoim chłopakiem od 3 lat. Seks na początku był bardzo bolesny, to był mój pierwszy facet, ale miałam nadzieję, że z czasem moje ciało się przyzwyczai. Jednak po dłuższym czasie nic się nie zmieniło. Kiedy się kochamy, nie czuję nic przyjemnego, jedynie mechaniczne ruchy. Przez to w ogóle nie mam ochoty na seks. Nie kochaliśmy się już od jakichś 2 miesięcy, a jedyne, co dobrze nam wychodzi, to seks oralny. Ogólnie to od jakiegoś czasu mój chłopak nie pociąga mnie tak jak kiedyś. Nie mam ochoty na jakiekolwiek zbliżenie z nim, a on naciska, jak to facet. Za to spodobał mi się inny chłopak, do którego mnie bardzo ciągnie. Nie mogę mu się oprzeć i ciągle o nim myślę, zapominając o moim aktualnym facecie. Dlaczego tak jest? Czy to wina naszego związku? Boję się, co będzie za 10 lat, bo to dopiero początek. Może to nie jest ten? Pyta nas Marta. Może faktycznie to nie jest ten, ale zacznę od kwestii bólu, o której tam właśnie autorka pisze. To prawda, że bardzo dużo, a może większość kobiet, która rozpoczyna współżycie seksualne, na początku doświadcza bólu mniejszego, większego i ma nadzieję, tak jak ona, że po jakimś czasie ten ból ustąpi, że na tyle rozluźni się w sensie psychicznym, a tym samym jej ciało na tyle będzie przyjmujące mężczyznę, że ten ból ustąpi. No tutaj się okazuje, że nie. I teraz dlaczego tak? No co najmniej 2 powody. Albo faktycznie to nie ten mężczyzna i wtedy jest zamknięta na niego i w sensie psychicznym i też w sensie seksualnym. Ciało jest dosłownie zamknięte. Nie wpuszcza mężczyzny, mówiąc już takim dosłownym językiem. Lub też wymyśliła sobie, to tutaj cudzysłów należy dać, iż może z następnym mężczyzną może nie będzie tego bólu. I dlatego jej, że tak powiem, libido się przerzuciło w wyobrażeniu na tamtego mężczyznę. Rozumiem, że wszystko to są kwestie psychiczne, nie fizyczne. Nie tylko. Nie tylko? Nie tylko, bo warto na wszelki wypadek sprawdzić, faktycznie warto, a nawet trzeba udać się prędzej czy później po raz pierwszy do ginekologa, żeby on stwierdził poprzez badanie ginekologiczne, czy nie ma jakichś przeszkód natury ginekologicznej, czy nie ma jakiejś przeszkody mechanicznej, czy nie ma jakichś stanów zapalnych, jakichś schorzeń, które no, siłą rzeczy wywołują tak duży dyskomfort u kobiety, że ona zamiast skoncentrować się na przyjemności, będzie odczuwała to, co pomiędzy stosunkami odczuwa, prawda? Czyli ten dyskomfort, jakieś swędzenie, jakiś ból w związku z tym. Zanim zabierzemy się za psychikę, to proponuję umówić się do dobrego ginekologa. Drugi list od Wojtka, którego fizyczność sprawia ból jego partnerce. Witam, mam 25 lat, moja partnerka 23. Niestety, mimo iż większość kolegów mi zazdrości, to jednak rozmiar mojego członka powoduje u mojej partnerki ból. Mało tego, podczas seksu moja partnerka skarży się na to, iż nieustannie myśli o tym, że ma pełny pęcherz i skupia się tylko na wstrzymywaniu moczu, nie mogąc się w pełni rozluźnić. Jest to jednak tylko złudzenie, gdyż po stosunku nie odczuwa już dyskomfortu, a jako że wydawało nam się, iż rozpoznaliśmy problem, zawsze przed stosunkiem korzysta z toalety. Jak możemy sobie pomóc, bądź co konkretnie robimy źle? Dodam, iż uprawiamy seks najczęściej w pozycji misjonarskiej, gdyż ta jest najmniej inwazyjna dla mojej partnerki. Z góry wielkie dzięki, Wojtek. Przypuszczam, że problem nie w tym, że jest duży członek w stanie erekcji. Bardzo rzadko, ale naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że jest to przeszkodą i całkowicie uniemożliwia współżycie seksualne. To można rozwiązać poprzez różnego rodzaju ułożenie tych ciał. Zresztą oni znaleźli przynajmniej jedną taką pozycję. Wydaje się, że po jej stronie jest jakiś rodzaj blokady, kłopotu. Wydaje się, że ona musi kontrolować siebie, swoje życie, a tym bardziej właśnie w łóżku.
I myślę, że ta nadmierna kontrola, która nie pozwala jej skupić się, być tu teraz, oddać się przyjemności, zaufać, nie pozwala jej się rozluźnić. I jest tam mowa o jej obawie, że właśnie może dojść do oddania moczu. No i się okazuje, że to jest tylko złudzenie, ale ta obawa, że mogłoby się właśnie coś takiego wydarzyć, to byłoby straszne, ziemia by się rozstąpiła, sprawia, że ona musi być zaciśnięta. Dosłownie musi być zaciśnięta. I w związku z tym, no, siłą rzeczy, ona ma takie doznanie subiektywne, iż jest za duży członek. Ja myślę, że ten członek jest okej, tylko że ona jest tak pościskana, pospinana, pościskana psychicznie i fizycznie, że w efekcie ona ma wrażenie, że on jest za duży. Pani Elino, i naprawdę przerażający mail trzeci od Karoliny. Mój chłopak uwielbia seks analny i kiedy tylko ma okazję, bez pytania obraca mnie na brzuch i wchodzi do środka od tyłu. Zwykle bardzo mnie to boli, ale on tak to lubi, że nic nie mówię. On chyba myśli, że moje krzyki to z podniecenia. Dlaczego to mnie tak boli? Czy inne kobiety też tak mają? Co mogę zrobić, żeby przestało? Pomocy. Karolina. Ja mam od razu do niej pytanie, dlaczego ona się zgadza na coś, czego nie chce. Chyba, że ma taki rys masochistyczny poprzez odczuwanie bólu, takiego właśnie cierpienia, doznaje przyjemności, ale nie posądzam ją o to. No chyba nie. On tak to lubi, że ja nawet nic nie mówię. To no właśnie. Totalne poddaństwo. Tak. Dlaczego ona się na to zgadza w imię miłości, obawia się, że go utraci, nie ustalimy. Stosunek analny wymaga, no, ja bym powiedziała, szczególnego przygotowania. Zgadza się, że stosunek analny jest przyjemny, podniecający. To miejsce jest dość wrażliwe, natomiast tam nie ma naturalnego nawilżenia. Więc pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, i większość par, która się decyduje na stosunek analny, stosuje odpowiednie nawilżacze. Są określone specyfiki. Potem z reguły, zwłaszcza na początku, technika wprowadzania penisa jest bardzo tutaj ważna, ponieważ no, trzeba to robić powoli, spokojnie. Może nie brutalnie, tak jak jest to. Tak jak tutaj. No właśnie, ta dziewczyna opisała. Co możemy poradzić Karolinie? No po pierwsze, niech ona się zastanowi, dlaczego się zgadza na coś, co jej nie odpowiada. I jeśli uzmysłowi sobie, że ona naprawdę tego nie chce, no to doradzam jej, żeby się zdobyła na odwagę i zaprotestowała. A jeśli chce jemu sprawić przyjemność, no to niech postawi warunki. Jemu właśnie, o których tutaj mówię. Powoli, delikatnie, z nawilżaczem. Dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Elina Hędzel-Korzeniowska. Dziękuję. Jeżeli chcecie zadać pytanie naszemu ekspertowi, wysyłajcie je w mailach na adres beztabu@wp.tv. Zachęcam oczywiście też do brania czynnego udziału w dyskusji, która toczy się na forum poniżej. Dziękuję i do widzenia.